Dajcie, to znowu ja masz. O, jak dobrze jest znowu móc to powiedzieć. <śm> Dobra, więc pewnie większość z was zastanawia się, gdzie się kurwa ten masz podziewa. Otóż już śpieszę się z odpowiedzią. No, powód jest ten sam, e jak zawsze. No, życie, życie za mną nadgoniło. E Trochę ostatnio miałem sporo na głowie, wciąż mam sporo na głowie, ale <śmowa> rozmowa z moim starym, dobrym, znajomym marszałem z Refresher TV, nawiasem mówiąc, jak mnie znacie, to obczajcie, podrzucę linka w opisie, czemu nie, mnie trochę zmotywowała, żeby może jednak, może jednak coś tam spróbować znowu na boku zrobić, może jednak znaleźć te pół godzinki, godzinkę czasu dziennie, żeby jednak coś na ten kanał wrzucić, trochę odżyć. E, więc tak. E, tak jak mówiłem, życie za mną nadgoniło. Niestety zbliżają się państwowe egzaminy z wielkimi krokami, co prawda za, za rok. Jeszcze będę miał dla tych, którzy nie wiedzą, studiuję medycynę w Niemczech. E, państwowy egzamin trochę inaczej wygląda tutaj jak w Polsce. I naprawdę trzeba się do niego poduczyć już dużo, dużo wcześniej, więc... To mi sporo czasu zabierało, plus egzaminy. Mówi się, nie ma spiny, są terminy, ale w tym momencie tych terminów jest troszkę za dużo i trzeba się jednak przyłożyć do tego. Plus oczywiście praca, żeby zarobić na siebie. Plus oczywiście jeszcze, no może nie oczywiście, ale plus yy, robię pracę doktorską, więc to też trochę czasu zajmuje. No i po prostu nie było czasu na te YouTube'y. E, ale tak, postaram się solemnie, obiecuję. Postaram się. Coś zacząć wrzucać na ten kanał znowu? Nie wiem, może jedno, tygodniowo. Więcej nie chcę obiecywać. Nawet szczerze powiedziawszy, obiecanie jednego wideo tygodniowo ciężko mi przychodzi. Ehm, tak, to chyba tyle. <gry> to chyba tyle, moi drodzy. Przepraszam Was bardzo, że taki kiepski ze mnie youtuber, który e, takie wielkie przerwy sobie robi. Ale, może na, na tego, na drobne osłodzenie, mam jeszcze na dysku, zauważyłem sporo odcinków, których wcześniej nie wrzuciłem. Wydaje mi się, że z 5 czy coś takiego. Wydaje mi się, że z Factorio i nie wiem czy z Crusader Kings, a nie pamiętam, z dwóch jakichś serii, które, które, które robiłem, na pewno z Factorio pamiętam i w sumie. Czemu nie? W sumie je wrzucę, wrzucę je, postaram się je wrzucić jakoś w nadchodzących dniach, jako, nie wiem, zaginione odcinki. <laughs> eee, tak jest. No. I to tyle. Napiszcie... A, właśnie. Po raz drugi to tyle, a jeszcze jest jedna sprawa. Eee, się zastanawiam, eee, jak wrócić, co wrócić. Eee, powiedzcie mi, jakie macie życzenia. Czy mam dalej robić na przykład to Factorio, które zacząłem, i, i, i czy spróbować dokończyć te serie, które, które zacząłem, e, czy może rzucić to totalnie i, i zacząć z czymś nowym? Ostatnio na przykład trochę grałem sobie w The Guild 2, e, więc, więc nad tym myślałem. No, no. A, jeszcze jedno krótkie ogłoszenie parafialne. E, no, jeszcze jedno wyjaśnienie, co mi trochę czasu zabierało, mianowicie ostatnio stwierdziłem, że. W sumie czemu nie zacznę spełniać swoje marzenia. Jedno z moich marzeń zawsze było robić gry, więc od jakiegoś czasu też pracuję nad jakimś małym prototypem gierką w Game Makerze i na pewno na pewno będę jak skończę mój prototyp, co już powinno niedługo być, wydaje mi się, że jeszcze z tydzień, może Max 2 i będę miał w pełni działający pro prototyp um, gierki, nad którą się bawię, więc pewnie to jakoś wrzucę tu na ten kanał. Dobra, um, tym razem już na serio. To tyle. Jeszcze raz przepraszam Was bardzo. Dzięki e, Wam tym, którzy wytrwaliście, którzy jeszcze nie unsub'neliście, Dzięki Wam, którzy obejrzycie to wideo. Um, to tyle. Teraz na serio tyle. Do zobaczenia. Cześć. Baba.